Halo, cześć, dzień dobry ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. W dzisiejszym odcinku, jak sobie na ekranie możecie zauważyć, rozpoczynamy żniwa, można tak powiedzieć. Chociaż już żniwa byłyby w wcześniejszym odcinku, ale niestety powód jest taki, że mi wideo nie nagrałem, nagrałem mi tylko przechwytywanie monitora. Nie wiem, co się stało z tym OBS-em, nie mam bladego pojęcia, że tak wam powiem. Ludzie, więc przepraszam, więc od razu na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że nie wiem, kiedy wy ten odcinek widzicie, czy w czwartek, czy w piątek, bo nie wiem, na kiedy go wyrenderuję, nie wiem, ile będzie ten odcinek ważył, tak mniej więcej. No nie, to wiecie, wszystko może wyjdzie, wszystko wyjdzie w prime, że tak powiem. No bo OBS-u nagrywałem, to wszystko wrzuciłem, ale teraz przed chwilą zobaczyłem, właśnie przed udostępnieniem odcinka, czy ten. Czy jest jakoś wideo? Jaka jest jakoś wideo? A ja tu wchodzę, patrzę, a tu bum, kurwa, nic nie ma. Jest tylko przechwytywanie monitora przez cały odcinek. I z ETS-a tak samo było, więc nie mam bladego pojęcia, jak to wyjdzie właśnie z tym, jak wyjdzie właśnie z tym filmem, kiedy wy go zobaczycie, w pion. Ajajaj, poniesiłem zboże. Czy wy zobaczycie ten odcinek w piątek czy w czwartek? Mam nadzieję, że jeszcze w czwartek uda mi się wrzucić tak gdzieś około 18, bo na razie nagrywam to już 16, prawie, że tak powiem, bo tutaj zaraz będzie pełen, więc sobie mogę rurę już wystawić. Ogólnie musimy sobie soję, jest około 4-5 hektarów z tego pola będzie, no ale już drugi kombajn będę odsypywał, chyba tak, drugi kombajn, dobrze mówię? Chyba tak, chyba drugi kombajn. Zresztą zaraz przyjadę, to wam powiem. Drugi? Drugi albo trzeci? Drugi na pewno. Ale czy trzeci, to nie mam bladego pojęcia. Ale zaraz będzie 100%, więc podjedziemy i zobaczymy. Hop, okej. Okay. Sobie pobiegniemy. Ogólnie ludzie, dalej chcę wbić te 300-400 subów. Mam nadzieję, że to się uda jak najszybciej. Bo kurde, chciałem do końca miesiąca, listopada, ale wyszło jak wyszło i nie wbiliśmy niestety. Tak, tak, dobrze pomyślałem, że to będzie drugi odsyp i to będzie drugi odsyp, więc okej. Okay. No więc ile tutaj będzie? Będzie 20, 29 ton. No jakby jeszcze 11 sypło, to będzie gitara siewa, bo jeszcze 11 mi się wtedy zmieści, bo na tą przyczepę wchodzi 40 ton. Taka sobie przyczepka, sobie nasypiemy, myślę, że teraz na tył sobie nasypiemy. Nie wiem dlaczego, ale takie momentalne spadki FPS-ów teraz. Nie wiem, czym to jest spowodowane. O, dobra, już się uspokoiło, nie wiem dlaczego, ale chyba autozapis. Tak mi się coś zdaje, ale nie wiem, nie jestem pewien. Ej, coś tutaj laguje, tak jakby szwankowało, nie wiem, ale... O kurwa, o chuj tu chodzi. Czekajcie, odsypię się i zrobię krótkie cięcie. Okej, okay, dobra, jestem już po cięciu, za które was przepraszam bardzo. Ale nie wiem dlaczego, ale właśnie były takie momentalne, tak spadły mi FPS-y. Cały czas mam 60, a tu zaraz pach, do 20 mi spadło. Nie wiem dlaczego, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, czym to było spowodowane. Ale sobie już odsypaliśmy nasz kombajn. Mamy 29 ton, no, znaczy ponad 29, bo jeszcze troszeczkę tam wypadło. No dajmy, że 29 ton. Jeszcze jakby sypło z tego pola 11 ton, 10 przynajmniej, to by było bardzo fajnie. Jakby 40 ton soi było, to ja cię pierniczę. Te to żniwa by były bardzo udane, ale nie wiem dlaczego, nie mam bladego pojęcia, dlaczego mi skaczą tak FPS od czasu do czasu. Czekajcie, pokręcimy się. Dobra, jest gitara, siema. Mokić piąta. Na razie. Mam nadzieję, że będzie cały czas. Tak dobrze. Ogólnie 5 minut odcinka już jest, więc jest dobrze. No i znowu. No i znowu tak od czasu do czasu. Nie wiem, chyba to przez ten autozapis muszę go wywalić. No, muszę go wywalić, odznaczyć przy następnym odcinku. Bo nie chcę, żeby mi tak spadały FPS-y. No bo kurde. Mam dobry komputer, na których powinno być cały czas stałe te 60 FPS-ów, a tu co kurde? Nic. Nic a nic, że tak wam powiem.
Mam nadzieję, że odcinek ten nie będzie ważył 5 giga, tak jak ostatni, jak nagrywałem Frapsem. A jeśli będzie ważył, to ja pierdolę. Znowu 2,5 godziny renderowania będzie. O, Boże, Boże. Zobaczymy. Na pewno skombajnuję to pole oraz wywiozę. Sprzedam tą soję, bo jak sobie możecie zauważyć, mam minus 2000. No ale nie wiem dlaczego, nie mam bladego pojęcia dlaczego tak to jest. Tam sobie niech jedzie. A my sprawdzimy jak tutaj z czystością. O, wełna prawie 100%, więc ok. I teraz muszę sobie pieniążki uzbierać, odłożyć. Tak, odłożyć sobie wszystkie pieniążki. Pieniążki, tak jakby. No nie, i co? I na krowy. Na krowy i tak wgram ten mod. Witaj, na krowy. Przyjacielu. I wgram czy ten jesteś mod wykończony? Na krowy. I po prostu wgram ten mod na krowy. Na zwierzęta, żeby były tańsze. Tak jak pisaliście w komentarzach, tam niektórzy. Ogólnie możecie zostawić łapkę w górę oraz przycisk czerwony subskrybuj. Ale to właśnie będzie bardzo motywowało. A ogólnie tak, o czym ja tam gadałem w tym wcześniejszym odcinku, co nie wrzuciłem wam niestety. A o tym, że ten, żeby było naprawdę bardzo fajnie, gdybyście wy byście mi sprawili taki prezencik, wy, a ja wam sprawię również, tylko wy musicie mi sprawić prezent do końca roku 2016, wbić 500 widzów, a ja sprawię wam również prezencik, a jaki to zakupię sobie kierownicę, kamerkę i mikrofon lepszy. Albo monitor, na pewno mikrofon lepszy i kamerkę. Choć nie wiem czy kamerkę czy też, czy nie, ale na pewno mikrofon lepszy mi pasował. Ojejku, 6 ton. Czy ja wiem, czy mi się to wszystko zmieści? Nie wiem. No nawet nie zmieści mi się, nie ma szans. Jak 6 ton odjechałem tam i jakie tam jest powrotem, co ja gadam. Jedną, półtora raza objechałem i mam 6 ton. No tutaj będę miał 7,5. No a więc będzie grubo. Będzie jeszcze jeden kombajn, może pełen. Zaraz zresztą zobaczymy. Gotowe jest na ile? No, na dwa razy jeszcze. No teraz mam 7,5 tony. No więc ciężko będzie, żeby to zebrać wszystko do jednego kombajna. Kombajnu! Czekajcie, ja sobie przejdę do Maseja. Wejdziemy sobie, ile on ma tutaj 29 ton, więc jeszcze 11 wejdzie, więc się możemy pomalutku odsypać. Będziemy sobie jechali runy z kombajnem. Ile on tam jedzie? 10. Jedzie z gitara. Siema. Dobra, trzeba jednak troszeczkę przyspieszyć. Ajaj, zajechałem mu drogę. Ale to nic nie szkodzi. Dobra, dojadę do końca i ten, i polecę tą soję sprzedać. Nie wiem ile zarobimy, myślę, że powinien być pełna rura. Znaczy pełen zbiornik. Czyli nie będzie pełen, ale to nic nie szkodzi. I czekajcie, sprawdzimy gdzie soja jest najdroższa. Soja 2900. Mary Farms, to jest tam head na górze, nie. A Mary Farms to jest niedaleko. Myślałem, że to jest head tam bardzo tak wysoko, daleko na górze. Ale jednak się pomyliłem. Więc dobrze. To jest niedaleko, tam gdzie się kupuje świnki. Nasze zwierzęta ogólnie. Wolne, mogę lecieć. Ogólnie rano żniwa o 9 rano. No bo chcę właśnie, żeby te żniwa tak szybko poszły. No tutaj już sobie lecimy 53 na godzinę, 160 fps jest, tak jak miało być przez cały czas. O i ogólnie jeszcze to pole będę chciał kupić. Oto tutaj, ale na razie nie, bo wiecie, funduszy nie ma.
więc nie bardzo. Zakupię to pole. Kurde, ten pomak, no co jest? Jezu, nie wiem, ochujałość? Nie wiem, o co poszło z tym tempomatem, ale mniejszo to ogólnie ludzie, powiem wam, że taka jest u mnie sekludzka zima, że ja pierdzielę. No, tak napadało śniegu, że to jest głowa mama. I co się odjebało? Ale ciężko ma. 7 na godzinę. No tam na pewno było mniej jeszcze, ale ciężko ma, ciężko. Ten prawie 300-konny mój ciągnik. Albo też to pole tutaj, co jest. To w sumie chyba się wielkością one zbyt nie różni. Nie, no się troszeczkę różnią. No ale to troszeczkę hektar, ale na pewno za to pole cena by była mniejsza niż za tamto. Ale to zobaczymy zresztą, jak to wszystko wyjdzie. No 2000 za tonę, tak? 2000. No 2 nawet 1129. No czekajcie, jeszcze sobie troszeczkę przyspieszy czas. I zobaczymy wtedy. Okej. Damy o 120. Cena jeszcze rośnie. Ja pierdzielę. Cena rośnie. A wezmę tak i przyspieszę. 1400. Dobra, już się nie zmieni cena, więc ok. Więc sprzedamy to za ile? Zaraz wam powiem dokładną cenę. Hop. Za 2145. Więc skiprujemy i zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy. Ale hajsu będzie. Ale kurde hajsu będzie. 70? 70 tysięcy mamy. 80 mamy. 81 tysięcy. Ja pierdykam. $84 tysiące za 39,5 tony. Ja pierdykam. Ale hajsu doszło. Aha. Więc widzicie, soja się czasem opłaca siać. No teraz do 2023 spadło. Ale to i tak dobrze, no nie? Ale naprawdę 84 tysiące za 40 niecałe ton nawet. To jest plus. Tam dalej kombajnuje. Więc gitara się ma, sobie dojedziemy, prawie sprzedamy jeszcze. No więc najbardziej na plus wyszedłem. No jeszcze pole mi się na pewno nie zwróciło. Ale jeszcze jedne żniwa takie dobre będą i mi się prawie zwróci. No bo ile? 250 zapłaciłem za to pole? Jeśli ktoś pamięta, to może napisać w komentarzach. Będę mu bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Bo ja sam nie pamiętam, ile dokładnie za to pole zapłaciłem. Ale na pewno jak będę miał Holmera, to na tym polu sobie zasieję ziemniaczki. Ziemniaczki lub buraczki. No. Ale to już później, wtedy hajsu też będzie od skurwysyna. Za przeproszeniem. Dobra, on już skończył. Nie na pociągi, ok. Rozłożymy to. Ok. No bo jeszcze wysypiemy to. To zboże. O, znowu spadkę FPS-u, ale to autozapis był. Więc ok. Wystawimy rurę. I mamy już 15 minut odcinka prawie. Ile tu było? No 6 ton, 7. Ale to zawsze coś. To i tak sobie pojadę to wysypać. Dobra, jeszcze 2 tony mamy do wysypania. No.
kombajn mi się składa, więc jest git. Tutaj przejedziemy na kolejne pole. No albo te pola też tutaj koło farmy też bym mógł zakupić. No może ten, który zakupimy, ale teraz przejadę na rzepak, żeby sobie mucił ten rzepak kombajn. A później sobie zrobię kolejny odcinek, prawdopodobnie właśnie ze żniw tutaj jęczmiennych czy pszenicznych. Nie wiem dokładnie jakie to jest zboże. Nie chcę was skłamać. Okej, dobra, sobie lecimy dalej, ludzisko. Ja was słucham, przepraszam za krótkie cięcie. Ale no musiałem zrobić, że tak wam powiem. Okej, dobra. Tutaj nie wiem, czy nie zrobię nowych pól. Ale to na live, czy poza odcinkiem. No takie pole większe bym zrobił. I by to jakoś wtedy też wyglądało. Czy tak powiem, ale nie wiem, jeszcze nie jestem pewien. Na razie tutaj sobie zaczniemy żniwa. No już mamy 15 minutek odcinka. OK. G. B. Zatrudnimy pracownika. OK. O, jeszcze tu przy okazji posprzątamy świnek. Znaczy nie u świnek, tylko u owieczek i sobie pojedziemy teraz wysypać tą soję. Jeszcze sprzedać, ile tu jest ton? 6 ton. Mówię, 46 ton nam sypło. Nie wiem, ile tu było hektarów, ale naprawdę dużo. Więc około 100 tysięcy zarobimy na tej soi. Coś koło tego, że tak wam powiem. Sprzedamy tą soję i może pewnie będzie tyle z odcinka. Albo chyba, że jeszcze dojadę na farmę, nie wiem. Zobaczę, jak to będzie z czasem. Dobra, już pojadę tutaj na skuty, bo mi się nie chce, ja jestem tak powoli za nim. No teraz 6 ton to zbytnio też nie poczuję. Znaczy troszeczkę moment, troszeczkę też zwolnił, ale na pewno nie tak jak z tymi 40 tonami. Tutaj niestety pod tą przyczepę nie mogę podczepić kolejnej. Ale to nic. No tutaj ładnie się trzyma na dyszlu. Jeszcze masa jak najgrubych koła. O, już znikło. Bo przyspieszyłem czas i to znikło. Ale oj tam. Czasem się tak zdarza. Nie wiem, czy czwartek, czy piątek wy widzicie ten odcinek, zależy. Naprawdę, nie mam bladego pojęcia. Zobaczymy, ile dostaniemy za 6600. No, 13 tysięcy, czyli 8, no, prawie 100 tysięcy. Jeszcze jakby pozbierał te omijaki, to by na pewno było 100 tysięcy. Ale naprawdę, nie, no 98 tysięcy, 96, no 97 tysięcy za samą soję, jeszcze mają pszenicę, rzepek i buraki. A mam nadzieję, że mi się kombajn do buraków zwróci, za którego dałem razem 70 tysięcy? Chyba coś takiego, coś taka była cena, albo i nawet więcej. No i tak by to wyglądało. Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Będzie bardzo, ale to bardzo fajni ludzie. Mam nadzieję, że tak zrobicie. Oczywiście ze subskrypcją to jest do tych, którzy mnie nie subskrybują. Nie? A ci, co subskrybują, to mogą polecać kanał swoim znajomym oraz łapkować go.
Było też naprawdę bardzo fajnie, był wam bardzo wdzięczny. I się ludzie zastanówcie nad tą propozycją, którą wam tam w połowie 10 odcinka powiedziałem. Jeśli ktoś nie pamięta, to niech sobie wycofnie odcinek. No, więc mam nadzieję, że się zgodzicie, żebyście chcieli właśnie coś takiego. On sobie tam szliwuje, ja sobie te żniwa już dokończę poza odcinkiem. I się z wami już będę ludzie żegnał i my się widzimy już w kolejnym odcinku, więc nie wiem z czego, ale więc do następnego. No i na razie.